czy można dojść do takiej wprawy, do takiego momentu, że jeżeli jest się zostawionym, to się nie cierpi? Oczywiście, że można. Słuchaj, możesz dojść do takiego momentu, że mimo, że cierpisz, to ci to nie przeszkadza. Widzisz, nie można spojrzeć na świat w kategoriach, że ja tylko coś tracę, bez możliwości zyskiwania czegoś nowego. To buddyści mówią, że jak chcesz dokonać zmiany, to musisz najpierw wylać to, co masz w kubeczku, żeby nalać coś nowego. Ludzie czasem myślą tylko w kategoriach tego, co tracą, nie widząc o tym, że każda strata powoduje powstanie przestrzeni, którą teraz można zapełniać. Ludzie unikają problemów, sądząc, że dobre życie to jest takie, w których nie ma problemów. A ja uważam, że dobre życie to jest takie, w którym problemy są adekwatne. Na przykład jak ja chodzę na siłownię i podniosę sztangę na swoją klatkę piersiową, która wynosi, nie wiem, której ciężar wynosi tylko 20-30 kg, to ja w życiu nie urosnę, bo to jest za mała sztanga. Ale jak podnoszę 200 kg, to ona dla odmiany mnie zmiażdży. Więc ja muszę podnosić taką sztangę, która jest adekwatna dla mnie, wystarczająco ciężka, żeby był wysiłek, ale nie wystarczająco ciężka, żeby mnie zabiła. I tak samo trzeba robić, jeśli chodzi o problemy. Każdy z nas powinien mieć coś na tyle trudnego w życiu, żeby rósł, ale żeby go nie przeciążyło.